Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam smażony ryż, tajskie zielone curry z rybą. Z powodów technicznych muszę znowu zrobić to troszeczkę inaczej niż zwykle. Mamy to w tego typu opakowaniu, lekkie i małe. Mamy tego 80 gramów. Była w starych opakowaniach kiedyś łyżeczka taka fajna. Tu już przykleili naklejeczkę, że nie ma tej łyżeczki. Jeśli chodzi o kaloryczność, to mamy tego tutaj 304 kilokalorie, więc niezbyt dużo. Mamy z tyłu linię, gdzie nalewać wodę. Potrzebujemy 150 ml tylko, więc dosyć malutko. W środku mamy też jednak linię, gdzie nalewać, a nie tylko na zewnątrz. Po tej stronie widzę, że jest. Tak to wygląda jako zawartość. Tu jeszcze była oczywiście saszetka z sosem, raczej tą z tą pastą zieloną, którą trzeba było tutaj dodać. No i oczywiście wystarczy zalać takie coś wodą. Prawie jest to jak liofilizat. Woda prawie, że jest. Jeśli chodzi o skład, nie jest może on idealny, ale dosyć długi. Mamy tutaj ryż jaśminowy 73%, olej z otrębów ryżowych, trawa cytrynowa, szalotka, czosnek, galangal, słodka bazylia, liście limonki kafir, kolendra, kmin, pieprz, suszona kapusta, zielone chili, sól, suszone kawałki ryby, dwa wzmacniacze smaku, śmietanka kokosowa, regulator kwasowości, środek przeciwzbrylający, aromaty i jeszcze jedna śmietanka. Także spis jest długi, ale to raczej bardziej przyprawy. No, warzyw tutaj za dużo nie ma, ryby pewnie też za bardzo nie widać. Głównie ryż, ale powiedzmy ten lepszy. Się prawie już zrobiło. Mamy zapięcie strunowe, więc zamykamy. Czas oczekiwania to 7 minut. Przynajmniej. Lub nieco dłużej. Odpowiedni czas minął. Tak to wygląda teraz po zrobieniu. Dosyć gęste to jest. Nie ma tu jakiegoś sosiku czy coś w tym rodzaju. Już tu widzę, to chyba powinno być kawałek płatek ryby. No dokładnie. Ryż, trochę jakiejś zieleninki. Szczypiorek, kapusta. Ryż jest wyśmienity. Bardzo dobry, taki aromatyczny w smaku. No tych warzywek to mogłoby być tu nieco więcej. W tej poprzedniej wersji było więcej tych warzyw, no ale tam był ryż smażony z warzywami. Tu jest troszeczkę inaczej. Ale danie ogólnie jest bardzo dobre. Nie jest to pikantne, a raczej chyba powinno być. Ale jak najbardziej jest w porządku w smaku. Spora ilość przypraw, nic tu raczej nie trzeba dodawać. Chociaż sądziłem, że to będzie bardziej pikantniejsze. Jak to zielone curry powinno być. No ale niestety tutaj nie jest. No, całą pastę tutaj włożyłem. Nie czuć tej pikantności.
mniej czuć taki smażony ryż, tak jak to było poprzednim razem. Bardziej takie inne przyprawy. Chociaż te o tym smażonym ryżu to raczej widać, że to nie smażony ryż, tylko bardziej chyba mi się wydaje, że to aromaty, które są tutaj dodane, tak to oddziałują. No, fajne opakowanie. Mała ilość wody potrzeba do zrobienia, no ale trochę wysoka cena. Mała kaloryczność, mało warzywek, no ale takie to jest danie. No i to nie jest typowy polski produkt, tylko tajski. Taka, powiedziałbym, forma przekąski. Nawet dobrej przekąski. Mi takie coś jak najbardziej smakuje. No tej ryby rzeczywiście tutaj nie ma zbyt dużo. Trafiłem na takie dwa może małe płatki. Nie czuć też jakiś rybi posmak w tym daniu. Bardziej pachnie tak właśnie ten ryż. Pod względem smakowym bardzo dobre. Pod względem cenowym troszeczkę gorzej. No ale taki to jest produkt. Jak oczywiście ktoś chce takie coś spróbować, to ja polecam. Zawsze coś do tego można dodać własnego. Choćby większą ilość ryby, albo może nawet mięso, też powinno być ok. Ale w takiej formie jak najbardziej jest to zjadliwe. Sam skład też nie jest aż taki jakiś tragiczny. Mi tam na przykład wzmacniacze smaku akurat nie przeszkadzają. Konserwantów żadnych nie ma, to też jest ok. Ja takie coś polecam. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie pozostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.